Witam kochani, dzisiaj będą pałki kurczaka na ryżu. Oto z tymi przyprawami, znaczy kurczaka tym przyprawie. Italiano, roasted garlic pepper, czosnek, cajun i papryka pędzona. Smoked papryka, i sól. Pędzona. I sól, i to wszystko, co będę do kurczaka potrzebowała. Zacznę od... Tam odrobinę soli, ale coś tu za małe dziureczki. O, bo moje kochanie, popatrzcie, ma takie tutaj. O, tutaj takie sobie reguluję, ale nie chcę za duże, bo za dużo mi się nasypie. Trzy równe rozmiary dziurek. Dobrze, tylko tyle. I po kolei. Płaskie zioła. Lubię to. Lubię te przyprawy, bardzo lubię. Są bardzo aromatyczne. Tak, bardzo ładnie powiedziane. Aromatyczne. Aromatyczne, tak. Czosnek. Jest prażony, też pięknie pachnie. A nie można by było tego razem zmieszać w jedno pudełko? Można, takie coś? Ale po co? Czasami jeszcze coś innego. Ostra ta papryczka, też z dodatkami. To są różne dodatki w tym właśnie. Czosnek, cebula. Zapachniało od razu. I słodka wędzona papryka. I to wszystko ponacieram. A i zostawimy. Dałaś? Nie daję oliwki, bo będę smażyła na oliwce. Okej. Tylko ponacieram wszystko teraz. Muszę to wszystko wymasować, żeby te smaczki przeszły sobie wszędzie i zostawimy na 15 minut. Ogrzewamy patelnię, dajemy troszkę oleju. I będziemy podsmażać naszego kurczaka, czyli pałki. Jak mogę wkładać? No ładnie zrumienić z każdej strony. I potrwa to parę minut. Gotowujemy teraz foremkę, w której dajemy troszkę oleju. Wrzucamy cebulkę pokrojoną w takie piórka. Na cebulkę ryż. Mamy półtorej szklanki ryżu. Wprowadzamy go. Ryż surowy, kochani. Tak, tak, tylko go wypłukałam. Wypłukałam, troszkę odsuszyłam. I teraz na ten ryż wrzucamy pieczarki. Brązowe pieczarki. Tak, tylko smażam się, tak. Smażają się, jak słychać, i pachną przepięknie. No i tak, i za chwileczkę podsmażą się i na to poukładamy nasze te kołeczki, co się tam smażą z kurczaka. Kochani, kurczak gotowy, pięknie podrumieniony. Przekładamy go teraz do tej foremki, gdzie jest ryż, z cebulką, z pieczarkami. Ale to pachnie, kochani. Pięknie, te przyprawy właśnie są fajne. I za chwilę zrobimy zalewę. Kurczaczek sobie tu poseka, a ja przygotuję do tego zalewę. Ale to fajnie, pięknie wygląda, jeszcze pięknie smakować będzie. Pani, robimy zalewę. Mamy półtorej kubka ryżu, to musimy dać 3 kubki gorącej wody. Tak, 3 kubki. No jakieś 750 ml. Ja mówię kubki, no wy mówicie szklanki, u nas na kapy się. Wszystko liczy i kap ma 250 ml. Czyli wychodzi 750. Dodajemy kostkę rosołową. Łyżkę pełną masła. Wszystko mieszam. No chcę, żeby się rozpuściła ta kostka mi najpierw. Wszystko się wymieszało, dodamy troszeczkę tymianku. Troszkę na smaczek tymianku i ostrej papryki. Coś na ostrość musi być. Oczywiście. No i dodamy nasz pomidorowy sos domowy. A tak tam wiesz co, połowę. Domowy sos najlepszy.
połowę na razie słoiczka. I myślę, że to wystarczy. Chcesz spróbować? Gotowa. Zalewamy naszego kurczaka z ryżem. Poczeka płynu, bo przecież ten ryż się będzie gotował. Wszystko ładnie zalejemy. Piekarnik się nagrzał na 100, 190 stopni. No i będziemy piekli na razie 40 minut, a potem zobaczymy. Na 40 minut na razie do pieca. A teraz można sobie odpocząć. Wygląda nasz kurczak. Teraz przekręcimy go na drugą stronę. Jeszcze będziemy podpiekać 15 minut. Także w sumie będzie godzinę. Pani, potrawa gotowa. Poczekamy, żeby sobie przestygło. Pani, posypujemy teraz pietruszką. Widzicie, lubimy pietruszkę. Pietruszka, kochani, pamiętacie, musi być. No i oczywiście. Twardy serek. Serek. Najważniejsze. No i zostawiamy to co najmniej na 10 minut. I za chwilkę będziemy próbować. No kochani, wszystko przestygło. Próbujemy. Do tego zrobiłam sałatkę. Ogóreczek, pomidorek i czerwona cebulka. Nałożę ci tutaj z boku. O, dziękuję kochani. Proszę bardzo. I sobie też. I próbujemy. Oczywiście z octem balsamicznym, bo tak lubimy. Próbujemy. Ja chcę tak smacznego, kochanie. Ja chcę najpierw spróbować ryż. Bo ryż w tym przypadku jest najważniejszy. Mięsko na pewno jest dobre. Czy jest dobrze ugotowany? Godzinę prawie było, musi być ugotowany. Pycha. Pycha. Bardzo dobry. Perfekt. Mięsko też jest upieczone, bo się podpiekało i potem jeszcze godzinę się piekło, także jest pyszne. Sałatka z pomidorka. Mięsko na ryżu, no coś pysznego. Próbujemy. Ona się nazywa drumstick. Próbujemy tego kurczaczka. Pałki. Pałki z kurczaczka. Wszystko się udało. Pycha. Przyprawione idealnie, kochani. Róbcie sobie takie rzeczy. Coś pysznego. A życie będzie przepiękne. Na razie, kochani, smacznego i do następnego. Dziękujemy za oglądanie. Pyszny kurczak. Trzymajcie się. Pyszny. Coś pysznego.